Przeprowadzimy dzisiaj standardowe testy, bieg na 30 metrów, gdzie będziemy mieli pomiary i międzyczasy na odcinkach 5, 10, 30 metrów, testy, próba mocy, kończyn górnych i dolnych, czyli na aparaturze Smart Jump oraz jojo test, czyli test wytrzymałości. Wyniki testów pozwolą określić obecny pułap, poziom zawodników, a także przed okresem przygotowawczym trenerzy będą mogli zindywidualizować plan treningowy, treningi dla poszczególnych zawodników. Jednocześnie wyniki tych testów będą też skalą porównawczą, gdyż identyczne testy były wykonywane przed rozpoczęciem rundy jesiennej. Smart Speed jest to najnowocześniejszy system do pomiaru oceny sprawności specjalnej i ogólnej, stosowany w najlepszych klubach i akademiach na całym świecie. Daje olbrzymi wachlarz możliwości i konfiguracji testów dobranych do odpowiedniej dyscypliny. Możemy na nim badać m.in. szybkość, zwinność, szybkość reakcji czy też wytrzymałość. Także system ten daje możliwości przeprowadzenia testów w innych dyscyplinach sportowych, takich jak piłka siatkowa, koszykowa, rugby czy też w większości grach zespołowych. Jest w tych testach, w tej aparaturze, w tym systemie jest duży wskaźnik dokładności, gdyż pomiary i wyniki są uściślone do tysięcznych sekundy.